Podczas sobotniego etapu rajdu Australii załoga Robert Kubica, Maciej Szczepaniak miała niegroźną przygodę. Żółta kontrolka pojawiająca się na wyspie rozdzielczej rajdowej Fiesty Roberta Kubicy rozproszyła go na tyle, że załoga wylądowała poza trasą. Na szczęście nie stracili zbyt dużo czasu, bo tylko 1 minutę, co nie wpłynęło ostatecznie na wynik rajdu. Załoga zajęła 9. miejsce. No, rajd Australii został przejechany w 100%, co jest oczywiście dobrą wiadomością. Jeśli chodzi o wgłębienie się bardziej w detale, no to uważam, że ten rajd to pojechaliśmy bardzo dobrze. Szkoda tego incydentu z żółtym światełkiem, który mnie zdekoncentrował i niestety wypadliśmy z drogi. Na szczęście udało nam się pojechać dalej i tak naprawdę to nam nic nie zmieniło, jeśli chodzi o plan i o zbieranie doświadczenia. Jeśli chodzi o OS i cały rajd, to uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny rajd, chociaż nie jest łatwym rajdem, bardzo wymagające OS-y, niektóre bardzo wymagające techniczne, niektóre z drugiej strony bardzo szybkie, bardzo szerokie, bardzo fajne, jeśli chodzi o konfigurację. No i tyle, tak naprawdę wiele rzeczy się wydarzyło, też jeśli chodzi o dobór opon, o ogólnie jazdę i uważam, że wyjeżdżamy, przynajmniej ja wyjeżdżam z Australii z pozytywnymi doświadczeniami i odczuciami. Wszystkie stopnie podium zajęli kierowcy Volkswagena, gwarantując w tym roku tytuł mistrzowski wśród producentów. Pierwsze miejsce padło łupem załogi Sebastian Ogier, Julien Ingrassia, którzy prawdopodobnie zapewnili sobie drugi tytuł mistrzowski w klasyfikacji kierowców. Drugie miejsce zajął Jari-Matti Latvala, pozostając jednak w zasięgu trzeciego kierowcy rajdu Australii klasyfikacji Mistrzostw Świata Andreasa Mikkelsena. Chris Meek stracił szansę na trzecie miejsce po sobotniej karze nałożonej za zbyt głębokie cięcie. Kara tym bardziej wydaje się surowa, gdyż cięcie było na bardzo wolnej sekcji, a przypomnijmy, Andreas Mikkelsen podczas rajdu Polski za podobne przewinienie dostał karę 5000 euro. Gdyby nie kara, Chris Meek zapewniłby sobie miejsce na najniższym stopniu podium. Ostatecznie zajął 4. miejsce. Piąte miejsce zajął Mikko Hirvonen, na 6. miejscu Nowozelandczyk Hayden Paddon, a za nim Thierry Neuville i Elvin Evans. 10. zamyka Australijczyk Chris Atkinson. Następna eliminacja w kalendarzu WRC to rajd Francji, startujący 3 października.